Barbara pracuje w dużej międzynarodowej firmie. Pewnego dnia po lunchu kobieta wróciła do biura i zauważyła ogromne zdenerwowanie wśród swoich współpracowników. Koledzy z zespołu powiedzieli Basi, że godzinę temu menedżer działu HR został zaatakowany. Policja wytypowała trzech podejrzanych. Justyna, kandydatka ubiegająca się o stanowisko w firmie, przyznała, że była trochę zła na menedżera. Kazał jej bardzo długo czekać, nawet gdy umówiona godzina spotkania już dawno minęła. Kobieta stała przez to na dworze w deszczu i się przeziębiła. Powiedziała jednak, mimo wszystko nigdy bym go nie uderzyła. Poza tym, i tak, nie mam przecież tyle siły. Igor, pracownik działu marketingu, twierdził, że odkąd przyszedł do pracy nie widział menedżera. Od wczesnych godzin porannych aż do pory lunchu był na spotkaniu. Albert z działu badań i rozwoju zeznał, że pojechał rowerem do kawiarni, żeby kupić sobie cappuccino i dopiero teraz wrócił do biura. Kto w takim razie znokautował menedżera? Albert. Jego rower i ubrania są suche i czyste. Jak to możliwe, skoro na zewnątrz pada deszcz? Dawid bierze udział w wielkim wyzwaniu. Doszedł już do ostatniego etapu, który odbywa się na pustyni. Jeśli teraz uda mu się odnieść sukces, wygra $1 000 000. Mężczyzna musi wyciągnąć klucz z jednego z czterech naczyń. Na pierwszym stoi miska wypełniona żerącym kwasem. W misce przykrywającej drugie naczynie znajdują się jadowite pająki. W trzeciej misce płonie ogień, a w czwartej leży zwinięta żminia. Dawidowi nie wolno zrzucić misek ani przewrócić ich do góry nogami. Które naczynie powinien wybrać, aby zdobyć klucz? Zdecydowanie trzecią miskę. Będzie mógł zgasić ogień za pomocą piasku i wejdzie w posiadanie upragnionego klucza. Jerzy prowadzi firmę informatyczną. Paweł to jego pracownik, który jest bardzo utalentowany i równie zapominalski. Chłopak bardzo często chodzi z głową w chmurach, żyjąc w swoim świecie. Zdarza mu się na przykład wyjechać w podróż i nikogo o tym nie powiadomić. Szef zazwyczaj przymyka oko na wybryki swojego podwładnego. Tym razem jednak Jerzy ma za chwilę rozpocząć bardzo ważne spotkanie i potrzebuje danych, nad którymi pracował Paweł. Niestety ślad po chłopaku zaginął. Nie odbiera telefonu i nikt nie jest w stanie się z nim skontaktować. Do spotkania pozostała już tylko godzina, dlatego poirytowany Jerzy uznaje, że nie może dłużej czekać. Szef włącza komputer Pawła i widzi, że jest on zablokowany hasłem. Mężczyzna próbuje wpisywać przypadkowe kombinacje liter i cyfr, ale oczywiście nie są one poprawne. Nagle na ekranie pojawia się małe okienko, a w nim zagadka. Pad-li-sto. Po chwili zastanowienia mężczyzna wpisuje coś na klawiaturze i odblokowuje w ten sposób ekran główny. Jakie hasło wpisał Jerzy? Rozwiązaniem tego rebusu jest słowo listopad. Niestety sprawa nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Folder z danymi, których potrzebuje Jerzy, również jest chroniony hasłem. Kiedy Jurek klika na ikonkę, pokazuje się komunikat. Napisz wszystkie numery od tyłu. To brzmi jak naprawdę trudne zadanie. Na szczęście Jerzy dobrze zna swojego pracownika i jego tok myślenia. Szef po krótkiej chwili wpisuje prawidłową odpowiedź i w końcu zdobywa potrzebne informacje. Jakie hasło wpisał? I jest. Oto wyrażenie wszystkie numery zapisane od tyłu. Patrycja bardzo boi się psów. Pewnego dnia dziewczyna biega po parku i widzi wielkie psisko siedzące koło ławki. Zwierzak nie wygląda zbyt przyjaźnie, a jego smycz ma metr długości. Patrycja uznaje, że będzie mogła bezpiecznie przejść koło psa, jeśli zachowa co najmniej 2 metry odstępu. Niestety, mimo że pies był na smyczy, i tak zdołał ugryźć Patrycję. Jak to możliwe? Smycz nie była do niczego przywiązana. Firma Henryka zajmuje się tworzeniem aplikacji na smartfony. Obecnie do zespołu poszukiwany jest projektant. Henryk otrzymał setki zgłoszeń i wyselekcjonował spośród nich trzech kandydatów. Monika napisała w swoim CV następujące słowa. Mam 23 lata, nie zdobyłam jeszcze zbyt dużego doświadczenia, ale szybko się uczę i już projektowałam podobne aplikacje.
W liście motywacyjnym Agaty znalazła się taka oto treść. Mam 26 lat i 4 lata doświadczenia. Powinniście mnie zatrudnić, ponieważ opublikowałam wiele stories na TikToku, które stały się bardzo popularne. Z kolei Juliusz podsumował swój życiorys następująco. Mam 28 lat i 7 lat pracuję w zawodzie. Jestem zatrudniony w firmie Google od momentu jej powstania. Henryk może dać pracę tylko jednej osobie, ale właściwie to dobrze, ponieważ dwoje kandydatów skłamało w swoich listach motywacyjnych. Kto zatem był szczery? Julek pracuje zaledwie od 7 lat, a firma Google powstała już w 1998 roku. Z kolei na TikToku nie można dodawać stories, co oznacza, że Helena nie mogła ich opublikować. Roztropny Henryk zatrudnił Monikę. Dziewczyna być może nie jest doświadczona, ale cechuje ją uczciwość i ma ciekawe portfolio. Szymon jest ochroniarzem w wesołym miasteczku. Pewnego razu mężczyzna zauważa chłopca stojącego w pobliżu kolejki górskiej. Dziecko mówi, że ma na imię Mikołaj i nie wie, gdzie jest jego tata. Szymon zabiera więc chłopca do swojego biura i emituje przez głośnik ogłoszenie. Po krótkiej chwili w biurze pojawia się dwóch mężczyzn. Pierwszy z nich mówi: byliśmy w barze i po zjedzeniu burgera źle się poczułem i spędziłem 20 minut w łazience. Kiedy wyszedłem, Mikusia nie było w pobliżu, tak strasznie się martwiłem. Tę wypowiedź przerwał jednak drugi mężczyzna, mówiąc: jechaliśmy razem kolejką górską. Później powiedziałem Mikołajowi, że pójdę po hot dogi, a on ma na mnie zaczekać. Który z nich jest ojcem dziecka? Mikołaj jest za mały, żeby jeździć kolejką górską. Oznacza to, że drugi mężczyzna kłamie, a prawdziwy tata to ten pechowiec, który zatruł się jedzeniem. Bruno zakochał się na zabój w pięknej dziewczynie imieniem Emilia. Mężczyzna starał się spędzać z nią każdą chwilę, kupował jej drogie prezenty, zapraszał do najlepszych restauracji, organizował wycieczki jachtem. Para zjechała razem cały świat, mieszkała w luksusowych hotelach, nosiła ubrania od najsłynniejszych projektantów. A po roku takiego życia Bruno stał się milionerem. Jak to możliwe? Cóż, zanim poznał Emilię, był miliarderem. Marek prowadzi prężnie rozwijającą się firmę i odnosił same sukcesy aż do momentu, gdy jeden z jego głównych inwestorów zbankrutował. Marek był załamany, poszedł więc do swojego przyjaciela Przemka, właściciela kawiarni, i od razu usłyszał od niego słowa otuchy. Nie martw się, do mojej kawiarni prawie codziennie przychodzi pewien bogaty biznesmen. Dziś też tu jest. To bardzo tajemniczy mężczyzna, który nie ma nawet konta w żadnym portalu społecznościowym. Prawie nikt nie wie, że to milioner, ale ja tak. Idź i przedstaw mu się. Przemysław wskazał koledze miejsce w głębi kawiarni. Marek tam poszedł i zobaczył trzech mężczyzn. Ups, nie zapytał przyjaciela, który z nich to ten Krezus. Przyjrzał się więc uważnie wszystkim i po chwili wiedział już, kogo szuka. To nie ten w środku, ma przecież torbę ze sklepu z rzeczami za 4,50. Mężczyzna po prawej mógłby być bogaty, ale nagrywa relacje na Instagramie, a tajemniczy biznesmen nie korzysta przecież z mediów społecznościowych. To oznacza, że Marek powinien podejść do pana po lewej stronie. Nasz bohater trafił w dziesiątkę. To ten gość jest multimilionerem. Na dodatek firma Marka zrobiła na nim spore wrażenie. Zanim jednak bogacz zgodził się na współpracę, postawił jeden warunek. Marek musiał mu udowodnić, że jest przygotowany na różnego rodzaju stresujące sytuacje. Młody właściciel firmy nie miał wyboru, musiał się zgodzić na to wyzwanie. W rezultacie Marka zabrano do jakiegoś domu na pustkowiu. Został zamknięty w dużym pokoju bez okien, ale za to strojgiem drzwi. Nagle sufit zaczął się obniżać. Jakby tego było mało, w tym samym momencie pomieszczenie zaczęło również wypełniać się wodą. Marek wiedział, że za pierwszymi drzwiami znajduje się wielki wir, który w mgnieniu oka wciągnie go pod powierzchnię. Drugie drzwi kryły stado krwiożerczych piranii. Z kolei za trzecim wyjściem wykopano głęboki dół z ostrymi drewnianymi kolcami na dnie. Które drzwi powinien wybrać Marek, żeby uratować swoje życie?
Sprytny przedsiębiorca zdecydował się na trzecie drzwi. Kiedy dół wypełnił się wodą, Marek przepłynął nad kolcami i wydostał się z pułapki, a kiedy tylko wrócił do biura, zobaczył, że milioner już podpisał z nim umowę. Trzej przyjaciele postanowili spędzić wspólnie piątkowy wieczór. Jeden z nich, Janek, miał przynieść pizzę. Chłopak jednak się spóźniał, a jego koledzy umierali z głodu. Najdziwniejsze jednak było to, że spóźnialski nie odbierał telefonu. Po jakiejś godzinie Janek przysłał jednak kolegom selfie. Na zdjęciu stał obok swojego samochodu, a w wiadomości napisał, że skończyło mu się paliwo. Podobno był na stacji benzynowej i tankował samochód. Przyjaciele nie uwierzyli jednak w wymówkę Jasia. Dlaczego? Na zdjęciu wyraźnie widać, że Jan ma samochód elektryczny, którego nie trzeba tankować. W mieście odbywał się mecz piłki nożnej. Każda z drużyn strzeliła w sumie dwie bramki, a mimo to nie było remisu. Jeden zespół wygrał, a drugi przegrał. Jak to możliwe? Jedna z ekip strzeliła bramkę samobójczą. Młody, ale już bardzo popularny bloger Felix napisał swoją pierwszą książkę. Odniosła ona ogromny sukces. Chłopak przygotowywał się właśnie na pierwszy w swoim życiu wieczór autorski. Był bardzo podekscytowany, ale także zdenerwowany. Zrobił więc sobie przerwę, aby nieco się uspokoić w cichym zakątku. Ale o godzinie 18, kiedy spotkanie miało się rozpocząć, Feliksa wciąż nie było. W ciągu 10 minut ochroniarz znalazł go leżącego na podłodze w łazience. Ktoś uderzył pisarza w głowę. Policja wytypowała trzech podejrzanych. Hanna, jego agentka, powiedziała, że rozwiązywała jakieś pilne sprawy organizacyjne. Przemek, jeden z fanów, twierdził, że od lat jest wielkim miłośnikiem książek Feliksa i na pewno nie zrobiłby nic, co mogłoby zaszkodzić pisarzowi. Z kolei ochroniarz Łukasz zeznał, że wykonywał swoją pracę, trzymając fanów z dala od wejścia. Kto uderzył Feliksa? To był Przemek. Felix dopiero co wydał swoją pierwszą książkę, więc Przemysław nie mógł czytać jego dzieł od wielu lat. Przyjrzyj się uważnie tym facetom. Kto jest fałszywym strażakiem? Ten gość po prawej. Nie ma na głowie kasku i nie nosi strażackiego plecaka. Poza tym jego spodnie nie pasują do munduru. Masz 3 puste filiżanki i 10 kostek cukru. Musisz rozdzielić kostki cukru między filiżanki w taki sposób, aby w każdej z nich znajdowała się ich nieparzysta liczba. Włóż 3 kostki cukru do pierwszej filiżanki i 3 kostki do drugiej. Następnie wrzuć pozostałe 4 kostki oraz drugą filiżankę do filiżanki numer 3. Teraz w pierwszej znajdują się 3 kostki cukru, w drugiej tak samo, a w trzeciej filiżance jest 7 kostek cukru. 4 własne i 3 z drugiej filiżanki. Dwie współlokatorki, Iga i Gaja, wracały do domu po zrobieniu cotygodniowych zakupów spożywczych. Iga narzekała, że jej torby są bardzo ciężkie. Wtedy odezwała się Gaja: nie rozumiem, dlaczego się denerwujesz. Gdybyś dała mi jedną ze swoich toreb, miałabym ich 2 razy więcej niż ty. A gdybym ja dała ci jedną z moich, każda z nas miałaby ich tyle samo. Ile toreb niosły dziewczyny? Gaja miała 7 toreb, a Iga niosła ich tylko 5. Asystent detektywa Zielińskiego, Juliusz, spóźnił się do pracy. Gdy dotarł na miejsce, opowiedział swojemu szefowi następującą historię. Jechałem autostradą i nagle po lewej stronie drogi zobaczyłem nieprzytomnego mężczyznę leżącego na poboczu. Podniosłem go i zawiozłem do najbliższego szpitala. W końcu odzyskał przytomność i powiedział mi, że został wypchnięty z jadącego pojazdu. Torba z całym jego dobytkiem i dokumentami została w środku. Detektyw Zieliński od razu zorientował się, że mężczyzna okłamał jego asystenta. Jak na to wpadł?
Gdyby rzeczywiście został wypchnięty z samochodu, leżałby na prawym, a nie na lewym poboczu. Karol był bardzo głodny. Znalazł więc przytulną knajpkę, w której serwowano hamburgery i szybko wybrał coś z menu. Kiedy kelner przyniósł mu zamówienie, Karol poszedł do łazienki umyć ręce, ale jak wrócił, jego hamburgera już nie było. Chłopak rozejrzał się po sali i zrozumiał, kto zabrał jego posiłek. A czy ty potrafisz znaleźć winnego? To młoda kobieta z siedzącym obok psem, który z zaciekawieniem coś węszy. Gdyby tylko piła kawę, tak jak udaje, futrzak nie byłby nią tak zainteresowany. Maria spacerowała po parku, kiedy nagle zauważyła głodnego psa. Kobieta postanowiła podzielić się ze zwierzęciem swoją przekąską. Niestety rozdzielał ich strumień. Maria przykucnęła, aby zwrócić na siebie uwagę psa i pokazała mu jedzenie. Zwierzak błyskawicznie znalazł się obok niej. Dwóch brzegów nie łączyła żadna kładka, a mimo to pies nie zmógł. Jak to możliwe? Całe zdarzenie miało miejsce zimą, kiedy strumień był zamarznięty. Mirek kupił sobie nowy smartfon i etui na telefon. Za wszystko zapłacił 310 zł. Urządzenie kosztowało o 300 zł więcej niż etui. Ile Mirek zapłacił za telefon? Gadżet kosztował 305 zł. Bruno organizował imprezę. 3 godziny po jej rozpoczęciu do chłopaka podeszło kilku gości. Zapytali, gdzie mogą naładować swoje telefony. Niestety, w domu Bruna było tylko jedno gniazdko. Gospodarz przyniósł jednak wszystkie listwy zasilające, jakie posiadał. Pomóż mu obliczyć, ile telefonów będzie mogło się ładować w tym samym czasie. Bruno może naładować 8 urządzeń. Zwróć uwagę, że jedna listwa ma przecięty kabel, z kolei przedłużacz z jednym gniazdkiem jest zupełnie bezużyteczny. Inna listwa w ogóle nie ma przewodu, a w kolejnej brakuje jednego otworu na wtyczkę. Do tego jedno gniazdko na każdej z dwóch listew będzie zajęte przez wtyczki z pozostałych. Pewien bogaty biznesmen zadzwonił na policję. Kiedy rano przyszedł do swojego biura, przypomniał sobie, że zostawił w domowym sejfie plik ważnych dokumentów. Wysłał więc swojego sekretarza Jana, aby je przyniósł. Ten jednak zadzwonił do szefa pół godziny później i powiedział, że sejf jest otwarty. Dokumenty były nadal w środku, ale zniknęły wszystkie pieniądze. Policjanci sprawdzili domowy gabinet biznesmena, próbowali znaleźć jakieś odciski palców, ale nic z tego. Detektyw miał 3 podejrzanych – sekretarza, siostrzeńca biznesmena Marka i gosposię. Janek powiedział, że zadzwonił do swojego szefa, jak tylko zobaczył sejf. Marek zeznał: otworzyłem drzwi sekretarzowi, a potem poszedłem do swojego pokoju i dowiedziałem się o całej sytuacji dopiero, gdy Jan do mnie zadzwonił. Gospodyni oznajmiła policji, że była bardzo zajęta swoimi obowiązkami i nie zaglądała do gabinetu od poprzedniego wieczoru. Kto zabrał pieniądze? Sekretarz Jan. W pokoju nie było odcisków palców, ale przecież on tam był i na pewno dotykał różnych rzeczy. Gdyby nie był winny, nie wytarłby swoich odcisków palców. Czy potrafisz znaleźć dinozaura, który jest inny niż pozostałe? Tak, to ten z języczkiem. Emilia wygrała na loterii i może wybrać swoją nagrodę. Ma 3 opcje. Nowiutkie Ferrari, torebkę marki Gucci i buty od Jimmy'ego Choo. Przyjrzyj się tym rzeczom bliżej i powiedz, którą nagrodę powinna wybrać Emilia. Najlepszym wyborem będzie torebka. Loga Ferrari i Jimmy Choo są nieprawidłowe, więc samochód i buty można uznać za podróbki. Eliza zgubiła się w lesie. Znowu! Tym razem jednak szybko udało jej się znaleźć dom starej czarownicy. Pogłaskała kota i zapytała, czy czarownica może jej pomóc wydostać się z lasu? Znowu!
Czarownica zgodziła się, ale pod jednym warunkiem. Eliza musi rozwiązać jej zagadkę. Jeśli jej się uda, czarownica odeśle ją do domu, a jeśli się nie uda, dziewczyna zostanie z czarownicą i kotem już na zawsze. Eliza musiała się zgodzić. Czarownica dała jej więc 3 patyki i poprosiła, aby zamieniła je w 6, nie łamiąc żadnego z nich. Elizie udało się wykonać to zadanie. Jak to zrobiła? Z 3 patyków można bez problemu ułożyć rzymską 6. Właśnie tak. Przyjrzyj się tym 2 kobietom wybierającym się do opery. Czy potrafisz powiedzieć, która z nich jest modelką pracującą dla popularnej marki? Obie panie mają torebki Louis Vuitton. Przyjrzyj się uważnie umieszczonym na nich logotypom. Logo po prawej stronie jest nieprawidłowe, więc torebka to podróbka. Oznacza to, że kobieta po lewej stronie jest prawdziwą twarzą marki. Kowalscy i Nowakowie wyjeżdżają na wakacje. Czy potrafisz powiedzieć, która rodzina ma córkę? Spójrz na ich walizki. Kowalscy mają 2, a Nowakowie 3. Ta dodatkowa musi należeć do ich córki, która prawdopodobnie właśnie na moment gdzieś poszła. Przenieśmy się do Norwegii. Po przerwie świątecznej 2 siostry bliźniaczki, Alicja i Ada, przyjechały w odwiedziny do swojej matki. Jednak jedna z sióstr ma chłopaka z Tajlandii, którego odwiedziła zanim przyjechała do mamy. Czy potrafisz powiedzieć, która z dziewczyn spotyka się z obcokrajowcem? Norwegia to zimny kraj położony na północy. Poza tym właśnie jest zima, a w przeciwieństwie do swojej siostry bliźniaczki, Ada jest opalona. To pewnie dlatego, że właśnie spędziła wakacje w jakimś ciepłym kraju, na przykład w Tajlandii u swojego chłopaka. Zatem to musi być ona. Pewien chemik odkrył nowy pierwiastek. 3 dni później nagle zniknął. Bartosz, jego stażysta, musi teraz dokończyć pracę naukowca. Jednak wszystkie potrzebne mu dane znajdują się na komputerze chemika, a Bartek nie zna kodu dostępu. Wie tylko, że jest nim imię córki chemika, którego ten nigdy nie wspomniał. Na szczęście chłopak ma pewną podpowiedź. Czy uda ci się odgadnąć imię córki? Ojciec dziewczyny jest chemikiem, więc wskazówka musi być jakoś związana z chemią. Może chodzi o układ okresowy? 5. pierwiastkiem jest bor, czyli B. 18. pierwiastek to argon, czyli AR. 56. pierwiastek to bar, czyli BA. A 88. to rad, czyli RA. Tak więc córka ma na imię Barbara. Oto hasło. Pan i pani Frankiewicz spacerują po parku z 3 dziewczynkami – Adą, Kaliną i Sonią. 2 z nich to ich siostrzenice, a 3. to ich córka. Czy potrafisz rozpoznać, która dziewczynka jest córką? Ich córka to Ada. Spójrz, pan i pani Frankiewicz mają niebieskie oczy, to znaczy, że ich córka musiała je po nich odziedziczyć, a Ada jest jedyną dziewczynką z błękitnymi tęczówkami. 3 dziewczyny, Magda, Renata i Teresa, przyszły na prywatną imprezę i powiedziały, że są światowej sławy top modelkami. Jednak 2 z nich skłamały. Czy zgadniesz, która mówiła prawdę i naprawdę jest popularną gwiazdą mody? Prawdziwa modelka na pewno ma oryginalną torebkę od projektanta, a nie podróbkę. Zwróć uwagę, że loga marki Dolce & Gabbana na torebkach Renaty i Teresy są błędne, więc najwyraźniej dziewczyny kłamią. Wygląda na to, że prawdziwą modelką jest Magda. Gabriel zauważył w parku piękną kobietę i podszedł do niej, aby ją poznać. Rozmawiali godzinami i między innymi dowiedział się, że jest ona nauczycielką muzyki, ma 3 rodzeństwa i siostrzenicę. Gabriel zaprosił dziewczynę na randkę, ale ona odrzekła, że zgodzi się tylko wtedy, gdy odgadnie imię jej siostrzenicy. Chłopak stwierdził, że to niemożliwe i poprosił o podpowiedź. Kobieta powiedziała tylko 2 słowa. 3, 6. Czy pomożesz Gabrielowi odgadnąć imię siostrzenicy?
Pamiętaj, że kobieta z parku jest nauczycielką muzyki, więc jej podpowiedź musi być jakoś związana z tą dziedziną. Przypomnijmy więc sobie nuty muzyczne. Do, re, mi, fa, sol, la. Trzecia z nich to mi, a szósta to la. Jeśli zestawimy je razem, otrzymamy słowo Mila. To musi być imię siostrzenicy tej kobiety. Voilà! Gabriel może szykować się na randkę. Pod koniec przerwy w szkole Ela wróciła do klasy i znalazła na biurku krótki liścik miłosny. Rozejrzała się dookoła, żeby sprawdzić, kto mógł go napisać, ale nie potrafiła tego stwierdzić. Miała jednak trzech podejrzanych, uczniów, którzy zawsze byli dla niej szczególnie mili. Zapytała ich wprost, czy to oni do niej napisali. Marcin odpowiedział, że był zajęty kończeniem pracy domowej. Olek stwierdził, że przeglądał media społecznościowe i nie napisał żadnej notatki. Luisa również zaprzeczyła, tłumacząc, że była w łazience. Jednak Ela i tak domyśliła się, kto napisał ten liścik. A ty już wiesz? Spójrz na ręce Luizy. Są pobrudzone tuszem. Gdyby naprawdę była w łazience, umyłaby je. Dziewczyna najwyraźniej kłamie i to ona napisała liścik. Hej, nie wstydź się! Po wakacyjnej przerwie wszyscy uczniowie wrócili do szkoły. Czterech przyjaciół zaczęło rozmawiać o tym, co robili przez całe lato. Okazało się, że wszyscy podróżowali. Daria powiedziała, że wraz z rodziną wybrała się na wycieczkę do Mołdawii, aby odwiedzić swoją babcię. Wojtek chwalił się, że on i jego dziewczyna spędzili całe 2 miesiące w Wenezueli. Janek mówił, że odwiedził Narnię, a Kinga była w kilku krajach azjatyckich. Jednak jeden z przyjaciół tak naprawdę całe wakacje spędził w domu. Czy potrafisz powiedzieć kto? To Janek. Narnia to fikcyjna kraina, więc prawdopodobnie tego lata chłopak po prostu urządził sobie maraton filmowy. Daniel znalazł się w ciemnym lochu i nie mógł sobie przypomnieć, co się wydarzyło. Ale nieszczególnie mu to przeszkadzało, bo tuż przed nim znajdowały się 3 skrzynie. Jedna z nich była pełna złotych monet, druga srebrnych, a z trzeciej wysypywały się diamenty. Chłopak mógł zabrać ze sobą każdą z tych skrzyń, ale na zewnątrz czekał na niego wampir. Co powinien zrobić Daniel? Daniel powinien wziąć skrzynię ze srebrnymi monetami. Wampiry boją się srebra, więc dzięki niemu będzie mógł bezpiecznie przejść obok demonicznej istoty. Pani Jakubowska zgłosiła, że ktoś włamał się do jej domu i ukradł złoty zegarek jej babci. Detektyw Czajkowski zajął się tą sprawą i przesłuchał kobietę. Poszkodowana zeznała, że kiedy odkurzała górę domu, usłyszała jakieś chrobotanie przy drzwiach, a następnie kroki. Bała się, więc nie zeszła na dół, dopóki włamywacz nie zniknął. Kiedy było już po wszystkim, odkryła, że skradziono cenny zegarek. Detektyw Czajkowski odmówił jednak wszczęcia sprawy i stwierdził, że kobieta kłamie. Dlaczego? Pani Jakubowska powiedziała, że odkurzała, kiedy usłyszała hałas. To niemożliwe, bo odkurzacz jest bardzo głośny, więc do kobiety nie mogły dotrzeć żadne dźwięki z dołu. Hania i Paweł są parą mieszkającą w Nowym Jorku. Paweł dostał niedawno nową pracę i wyjechał w podróż służbową do Indii. Po południu Hanna zadzwoniła do swojego chłopaka i zapytała, co robi. Odpowiedział, że jest na lunchu i wkrótce wybiera się na spotkanie biznesowe. Kiedy tydzień później Paweł wrócił do domu, Hania z nim zerwała. Dlaczego? Kiedy w Nowym Jorku jest południe, w Indiach panuje noc. Paweł powiedział, że jadł lunch i po nim szedł na spotkanie. Ludzie nie robią takich rzeczy w nocy. Skłamał i pewnie nawet nie był w Indiach. Andrzej został zamknięty w pokoju, który miał eksplodować w ciągu minuty. Ach, skąd ja to znam? Było tam wyjście, ale drzwi zostały zamknięte i zabezpieczone kodem dostępu. Spójrz na podpowiedź i zgadnij kod. Każdy z tych numer to liczba linii, których trzeba użyć, by napisać daną literę.
Litery E i M składają się z czterech linii, V i T z dwóch, a Z z trzech. Zgodnie z tą samą logiką, kod to 1332. Dobra robota! Co tu nie gra? Uczniowie grają w koszykówkę piłką do piłki nożnej. Łukasz spadł z roweru i stracił pamięć. Spójrz uważnie na ten rysunek i pomóż Łukaszowi znaleźć swojego prawdziwego ojca. Choć Łukasz ma tę samą fryzurę co pan pośrodku i to samo ubranie co gość z lewej, jego prawdziwym ojcem jest mężczyzna z prawej. Obaj mają rude włosy i piegi. Która z pań nie jest nauczycielką sztuki? Ubranie pierwszej kobiety jest ubrudzone farbami, druga nosi urocze, ręcznie robione bransoletki i trzyma dużą torbę artykułów artystycznych. Trzecia kobieta chodzi w butach na obcasie i jest ubrana w biały płaszcz. Czwarta z kolei nosi buty sportowe i ma włosy spięte gumką. Trzecia kobieta nie ma nic wspólnego ze sztuką. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że jej płaszcz to kitel. Jacek i Sylwia odpoczywają w luksusowym hotelu po długiej konferencji, ale coś tu nie pasuje. Co takiego? Woda w basenie jest zamarznięta. Co jest nie tak z tym obrazkiem? W przeciwieństwie do swojego odbicia w lustrze, kobieta nie ma na sobie korali. Zobaczmy, jaką masz supermoc. Pamiętaj o zapisywaniu wyników. Jaka jest twoja ulubiona pora dnia? Poranek, wieczór, noc, popołudnie, nie mogę się zdecydować. Jaką supermoc chciałbyś mieć? Teleportacja, nadludzka szybkość, telepatia, nadludzka siła, widzenie rentgenowskie. Gratulacje, właśnie ją otrzymałeś, ale z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Jak ją wykorzystasz? Poślubię swoją miłość, będę rządził światem, zostanę milionerem, wybiorę życie pustelnika, pomogę ludziom. Jakie masz relacje z innymi ludźmi? Szanuję ich i jestem neutralny. Nie wyobrażam sobie życia bez przyjaciół. Nie lubię innych ludzi. Jestem introwertykiem. Uwielbiam towarzystwo innych ludzi. Jaki jest twój ulubiony kolor? Czarny, czerwony, niebieski, żółty, fioletowy. Iluzjonista potrzebuje kryształu, wybierz ten, który podoba ci się najbardziej. Czerwony rubin, fioletowy ametyst, biały diament, tęczowy opal, czarny agat. Co jest twoim źródłem inspiracji? Miłość, rywalizacja, sztuka, przyroda, gry komputerowe. Które zdanie najlepiej cię opisuje? Chcę być popularny. Trzymam się z daleka od dramy. Jestem dość inteligentny. Chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Zrobię wszystko, żeby wygrać.
podlicz teraz swoje punkty i zobacz, jaką supermoc uzyskałeś. Od 8 do 14 punktów. Telekineza. Poruszasz i padujesz nad obiektami siłą umysłu. Od 15 do 20 punktów. Magia żywiołów. Kontrolujesz ogień, wodę, powietrze i ziemię. Od 21 do 26 punktów. Magia miłości. Tworzysz doskonale pasujące do siebie pary. Od 27 do 33 punktów. Hipnoza. Tworzysz bardzo przekonujące iluzje. Od 34 do 40 punktów. Leczenie. Twoja energia leczy ciała i serca. Spójrz uważnie na te animacje. Widzisz samochód z innej epoki? Jest dokładnie tutaj. Spójrz na ten obrazek. Jak myślisz, co tu się dzieje i kto kłamie? Jeśli wybrałeś opcję A, jesteś prawdopodobnie bardzo niezależny. Nie prosisz innych o pomoc, nawet jeśli jej potrzebujesz. A jeśli wybrałeś opcję B, najważniejsza dla ciebie jest rodzina. Troszczysz się o nią, nawet jeśli się myli. Gosia poszła do restauracji ze swoim narzeczonym, Markiem. Tuż po ukończeniu posiłku, Marek zaczął mieć nudności. Gosia zadzwoniła po pogotowie i policję. Śledczy przesłuchał pracowników restauracji. Kelnerka powiedziała, że nie dotykała jedzenia. Przyjęła zamówienie i przekazała je kucharzowi. Zmywaczka zeznała, że zawsze zmywa naczynia wysokiej jakości płynem. Kucharz z kolei powiedział, że przygotował posiłek zgodnie z zamówieniem. Kto kłamie? Kucharz. Spójrz na jego szafkę oraz tatuaż. Jest byłym partnerem Gosi. Otruł Marka z zazdrości. Włodek pracował w kawiarni. Pewnego dnia jego żona Daria przyszła w odwiedziny. Która klientka jest jego prawdziwą żoną? Włodek poślubił pierwszą kobietę z prawej. Mają podobne tatuaże. Pozostałe kobiety to przypadkowe klientki, które akurat mają takie same imiona. Grzesiek wybrał się na spacer z córką Małgosią po roku rozłąki. Przyjrzyj się uważnie tym trzem parom. Która z nich to ojciec i córka? Strzał w dziesiątkę. Szalony naukowiec Radek przypadkowo ożywił mumię, jednak ta uciekła z muzeum. Naukowiec rzucił się za nią w pogoń i wbiegł do parku. Spójrz na ten obrazek i pomóż Radkowi znaleźć mumię. Jest tutaj, za wózkiem z lodami. Grzesiek marzy o byciu w związku, więc ściągnął aplikację randkową. Jego uwagę przyciągnęły trzy kobiety. Lena jest artystką, uwielbia gotowanie oraz podróże, ma uroczego kota. Janka jest joginką i weganką, ma lęk wysokości i uwielbia stare filmy. Natalia jest nauczycielką, uwielbia czytać książki oraz taniec. Często wyjeżdża ze znajomymi. Który profil jest fałszywy? Profil Janki. Skoro ma lęk wysokości, to dlaczego na jednym ze zdjęć siedzi na parapecie? Ela podejrzewała męża o zdradę i postanowiła go śledzić. Zamiast spotkać się ze znajomymi, Damian spędził wieczór w restauracji z tajemniczą kobietą. Ela nie widziała jej twarzy, zauważyła tylko fioletową kokardę oraz rude włosy. Gdy Damian wyszedł, Ela weszła do restauracji i chciała porozmawiać z kobietą, ale zobaczyła trzy panie z identycznymi kokardami. Która z nich spędziła wieczór z Damianem? Ta. Kokarda była po jej prawej stronie, a włosy nie były związane w kucyk.
Staszek otrzymał anonimową wiadomość, w której było napisane, że ktoś obrabuje jego dom podczas imprezy urodzinowej. Rzuć okiem na gości. Kto jest złodziejem? To kobieta po lewej. Spójrz na jej uszy. Ma założone słuchawki i z kimś rozmawia. Poza tym nosi perukę. Spójrz na tych mocarnych wikingów. Widzisz coś osobliwego? Ten wielkolud nosi Adidasy. To buty z innej epoki. Znajdź kosmitę pośród klientów kawiarni. Kosmita chowa się w torebce tej kobiety. Gdy Ewa przyjechała na wieś do babci, od razu zauważyła coś dziwnego. Spójrz na obrazek i wskaż, co tu nie pasuje. Zwróć uwagę na łatki tej krowy. To motyle. Tomek i Klara od wielu lat planowali swój ślub. Chcieli, żeby wszystko było perfekcyjne. W końcu ich marzenie się ziściło i się pobrali, ale coś tu nie pasuje. Co takiego? Spójrz na tort. Jest przygotowany na imprezę urodzinową, a nie na ślub. Oliwia wyszła ze sklepu, ale chwilę później wróciła, bo zapomniała portfela. Niestety po powrocie już go nie było. Na miejscu zjawili się policjanci i przesłuchali troje podejrzanych. Kasjerka Sylwia powiedziała, że nie widziała portfela Oliwii. Pilot Benek zeznał, że w ogóle go nie widział, bo zostawił swoje okulary w domu. Natomiast menadżerka Gosia powiedziała, że w tym czasie była w innej części sklepu i nie zauważyła niczego podejrzanego. Kto ukradł portfel? To Benek. Wygląda, jakby miał poważną wadę wzroku. Nie może być pilotem. Tylko czemu skłamał na ten temat? Bronek i jego mama poszli do sklepu zoologicznego po nowego szczeniaka, ale syn od razu zauważył coś dziwnego. Spójrz na obrazek i powiedz, co takiego zauważył Bronek. W jednej z klatek jest paw. No dobra, słuchaj uważnie, mój drogi przyjacielu. Sprawa wygląda tak. Aby wykraść diament, musisz najpierw udać się na odległą wyspę. Nie znajdziesz jej na żadnej mapie, a zwykli ludzie mają tam zakaz wstępu. Brylant jest ukryty w samym sercu wyspy, głęboko w bardzo dobrze strzeżonym bunkrze. Nie da się tam wejść przez bramę główną. Masz jednak szczęście, bo na wyspie znajduje się też tajne więzienie. Możesz do niego trafić jako skazaniec, a następnie uciec podziemnym tunelem. Doprowadzi cię on do bunkra, gdzie zdobędziesz diament. Na całą operację masz bardzo mało czasu. Po skończonej misji na południu wyspy będzie czekała na ciebie łódź. Nie popełnij błędu i trzymaj się planu, a nie powinno być żadnych problemów. Łapiesz? No dobra, zaczynamy. Wraz z innymi więźniami wsiadacie do helikoptera i lecicie na wyspę. Jesteś zakuty w kajdanki. W pewnym momencie śmigłowiec wpada w turbulencję. Pilot oznajmia, że spadacie, zakłada więc spadochron i wyskakuje z maszyny. Rozglądasz się dookoła, próbując znaleźć jakieś rozwiązanie. Szybko, w kabinie dostrzegasz kluczyki do kajdanek. Oswobadzasz się, pozostali więźniowie proszą, żebyś ich też rozkuł. Tylko uważaj, to niebezpieczni ludzie. Wszyscy trzej mężczyźni twierdzą, że wiedzą, jak lata się takimi maszynami. Komu uwierzysz? Ten facet ma na nodze tatuaż z helikopterem. Kto wie, może faktycznie jest dobrym pilotem. Ściągasz mu kajdanki, a on oznajmia, że skłamał. Żaden z więźniów nie wie, jak pilotować śmigłowiec. Został tylko jeden spadochron, skazaniec cię popycha, bierze go i wyskakuje ze spadającego helikoptera. Postanawiasz uwolnić pozostałych więźniów. Co teraz?
A. Wyskakujesz bez spadochronu. B. Próbujesz samodzielnie posadzić maszynę. Pilot opuścił śmigłowiec, ponieważ lądowanie było niemożliwe, a więc tobie też się nie uda. Musisz wyskoczyć. Lecieliście nad oceanem, pamiętasz? Poza tym helikopter spada, więc wcale nie jest tak wysoko. Wlatujesz do wody i płyniesz w kierunku brzegu. Nagle zauważasz płetwę rekina. Potwór się zbliża. Co robisz? A. Jak najszybciej płyniesz do brzegu. B. Nieruchomo dryfujesz na wodzie. C. Nurkujesz i zaczynasz machać rękoma, żeby przestraszyć rekina. Musisz się zatrzymać. Jeśli rzucisz się do ucieczki, drapieżnik zacznie cię gonić. Bierz głębokie wdechy i staraj się nie wykonywać żadnych zbędnych ruchów. Rekin wkrótce odpłynie, ale jeśli cię zaatakuje, będziesz musiał się bronić. Skrzela i oczy to jego słabe punkty. Na szczęście tym razem odpuszcza, a ty bezpiecznie wychodzisz na brzeg. Strażnicy wyspy wybiegają z dżungli. Jeden z więźniów, który był z tobą w helikopterze, ukrył się w krzakach i cię przywołuje. Dokąd pójdziesz? Pozwól się pojmać i zabrać do więzienia. Nie zapominaj o celu swojej misji. Ubierają cię w żółtą koszulę i wprowadzają do środka. Pełno tu niebezpiecznych typów. Zasiadasz do obiadu. Przed tobą siedzi troje skazańców. Jeden z nich zamierza uciec. Który? Mężczyzna z książką używa metalowego pilnika jako zakładki. On też będzie próbował dziś zwiać. Podziemny tunel łączący więzienie z bunkrem znajduje się pod pralnią. Musisz wydostać się z celi i jakoś tam dotrzeć. Aby wykonać to zadanie, trzeba zdobyć metalowy pilnik i sforsować zamek. Wszyscy wychodzą na spacerniak. Obserwujesz mężczyznę, który ma pilnik w książce. Siedzi na ławce i chowa ją pod siedziskiem. Musisz odwrócić jego uwagę i zdobyć to, czego potrzebujesz. Możesz użyć w tym celu piłki do kosza, hantli lub kartę do gry. Co zrobisz? Możesz co prawda zaproponować mu wspólny trening lub grę w karty, ale trudno ci będzie uniknąć jego spojrzenia. Zacznij grać w koszykówkę i wyrzuć daleko piłkę. Skazaniec za nią popędzi, a ty w międzyczasie zabierzesz mu książkę. Udało ci się ją zdobyć, ale w środku nie było już pilnika. Znalazłeś za to trochę pieniędzy. Najwidoczniej mężczyzna sprzedał narzędzie innemu więźniowi. Wkładasz forsę do kieszeni i rozglądasz się po spacerniaku. Który ze skazańców może mieć teraz metalowy pilnik? Ten facet naciąga ręka w koszuli. Wygląda na to, że schował tam narzędzie. Już masz do niego podejście, ale w tym samym momencie jeden z więźniów wszczyna bójkę. Strażnicy próbują zapobiec awanturze. W chaosie obrywasz w głowę i tracisz przytomność. Budzisz się w skrzydle szpitalnym. O nie, zostało ci bardzo mało czasu. Drzwi są zamknięte na klucz. Dookoła pałętają się strażnicy. Jak dostaniesz się do pralni? W kącie stoi wielki wózek z brudnym praniem. Schowaj się w nim, a ktoś nieświadomie zabierze cię na miejsce. Schowałeś się w brudnych prześcieradłach. Niedługo później sprzątacz zjawia się po wózek i wiezie cię tam, gdzie trzeba. Ładuje pościel do pralki i nagle cię zauważa. Zaraz zacznie krzyczeć i wezwie strażników. Co robisz? Masz pieniądze, pamiętasz? Możesz kupić jego milczenie. Przesuwasz jedną z pralek i znajdujesz pod nią właz. Wchodzisz do tunelu. Jest tu zimno, mokro i ciemno. Wreszcie trafiasz do małego pomieszczenia. Nie ma w nim okien ani drzwi, tylko murowane z cegieł ściany. Co robisz?
nie możesz zawrócić. Wydaje się, że jedna cegła nieco wystaje. Spróbuj ją wcisnąć. Udało się, przekraczasz próg sekretnych drzwi. Schodzisz na dół, a tam czekają na ciebie kolejne żelazne wrota. Obok leży butla z tlenem i maska. Otwierasz bramę i trafiasz do powietrznej śluzy między jednym a drugim pomieszczeniem. Drzwi za tobą się zamykają, tlen zostaje wypompowany. Nie możesz oddychać, więc wkładasz maskę. Otwierają się drugie żelazne drzwi i wchodzisz do środka. Przed tobą trzy tunele. W pierwszym latają siekiery, piły tarczowe i inne ostre narzędzia. W drugim migoczą elektryczne wyładowania. W trzecim przejściu płonie ogień. Jedna z pułapek jest tylko iluzją. Który tunel wybierzesz? W pomieszczeniu nie ma tlenu, co oznacza, że nie może w nim płonąć ogień. To tylko hologram. Idziesz dalej i trafiasz do ciemnego pomieszczenia. Jest tu tak ciemno, że nie widzisz, co znajduje się w środku. Czujesz, że to właśnie tu ukryty jest diament. Chwileczkę, no co chodzi z tym diamentem? Kto zlecił ci tę misję? Co ty tu robisz? Co się dzieje? W tej sekundzie popycha cię jakaś niewidzialna siła. Wkraczasz w czarną otchłań i spadasz. Dryfujesz w kosmicznej przestrzeni, jest zimno i strasznie. W tym bezkresnym wszechświecie czujesz się maleńki niczym mrówka. Nagle dostrzegasz jakieś światełko. Czy to gwiazda? A może asteroida? Blask rozświetla czarną przestrzeń wokół. Dobra robota, słyszysz donośny głos. Wyciągasz rękę i dotykasz światła. W tym momencie zaczynasz z zawrotną prędkością szybować, przebierając przestrzeń i czas. Spadasz bardzo szybko i lądujesz w brudnym pokoju. Przestraszony wstajesz i otwierasz drzwi. Ach, słoneczko! Wreszcie wydostajesz się z bunkra i trafiasz na wyspę. Stajesz na rozwidleniu. Jedna ścieżka wiedzie na południe, a druga na północ. Którą wybierasz? Łódź miała czekać na południu wyspy, pamiętasz? Idziesz przez dżunglę i znajdujesz stary samochód. Odpalasz silnik, a ze schowka wyciągasz odtwarzacz MP3 i słuchawki. Jedziesz słuchając muzyki, kiedy nagle uświadamiasz sobie, że hamulce nie działają. Przed tobą rozpościerają się trzy drogi. Na końcu jednej z nich stoi mur. Druga droga prowadzi na bagna. Trzecia biegnie w kierunku wysokich wzgórz zakończonych strobym urwiskiem. Którą z nich pojedziesz? Nie ma czasu do stracenia. Puść nogę z gazu i podjedź pod górę. Samochód zacznie zwalniać i w pewnym momencie będziesz mógł wysiąść. Idziesz dalej przez dżunglę i wreszcie trafiasz na brzeg. Na piasku stoi stara motorówka. Spychasz ją do wody, uruchamiasz silnik i wskakujesz do środka. Po pewnym czasie twoim oczom ukazują się skały i rozbite o nie wraki statków. Zwalniasz i słyszysz dobiegający stamtąd piękny śpiew. Nie możesz mu się oprzeć, przez co za chwilę się rozbijesz. Nic nie jest w stanie tego powstrzymać. Co robisz? Masz przy sobie MP3 znalezioną w samochodzie. Wkładasz słuchawki, puszczasz jakiś odlotowy kawałek i odpływasz. Kierujesz się ku zachodzącemu słońcu, gdzie czekają na ciebie nowe przygody. A teraz sprawdźmy, jak ci poszło. Od 0 do 3 punktów. Chyba powinieneś darować sobie niebezpieczne przygody. Może i uda ci się przejść pierwsze sprawdziany, ale raczej odpadniesz przy kolejnych próbach. Od 4 do 7 punktów. To całkiem niezły wynik, ale widać, że brakuje ci pewności siebie. W ekstremalnych sytuacjach wpadasz w panikę, a panika to największy wróg poszukiwacza przygód. Od 8 do 11 punktów. Nie boisz się niebezpieczeństw, pewny siebie, kroczysz naprzód. Musisz jednak popracować nieco nad spostrzegawczością i logicznym myśleniem, aby wykaraskać się z każdej opresji. Od 12 do 14 punktów jesteś prawdziwym poszukiwaczem przygód. Nie dość, że radzisz sobie z trudnymi wyzwaniami, to potrafisz jeszcze przetrwać w dziwnych okolicznościach, które innych ludzi doprowadziłyby do szaleństwa.